W fabryce sztuk odbył się wykład Małgorzaty Drzygadło Niklaus zatytułowany Droga Ikony, współczesna sztuka sakralna w Polsce na podstawie pracy wybranych artystów i szkół ikon. Wykład został zorganizowany we współpracy z grupą Agathos i z Holą Wegajty. Zajmująca się od 12 lat ikonografią bizantyjską Małgorzata Drzygadło-Niklaus na wstępie mówiła o historii ikony, najważniejszych ośrodkach i zabytkach w Polsce. Między innymi o Kaplicy Świętej Trójcy w Lublinie, Katedrze Sandomierskiej, Cerkwi w Supraślu na południu Polski oraz cerkwiach i kościołach grekokatolickich z Podlasia. Prelegentka omówiła także podstawowe typy ikon. Ważnym elementem wykładu była prezentacja współczesnych artystów z Polski: Nowosielskiego, Środonia, Boguckiego oraz ośrodków zagranicznych w Grecji, Rumunii oraz Rosji. Wykład był wstępem do warsztatów ikonopisarstwa, które odbędą się na początku czerwca w fabryce sztuk. Zajęcia będą prowadzone przez Małgorzatę Drzegadło-Niklaus oraz Ewę Grześkiewicz.